i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i dzisiaj zajmiemy się nowym brytyjskim krążownikiem tieru 8, czyli okrętem Tiger 59. Omówimy sobie tutaj wszystko i ocenimy ostatecznie ten okręt. Więc tak, jeżeli chodzi o przygotowanie tej łajby do bitwy, tu mamy dla porównania Edynburga i tu jest Tiger. Na ostatnim slocie mamy kamuflaż, na przedostatnim skrócenie czasu działania pożarów. Tutaj mamy przygotowanie sektora przeciwlotniczego, zmniejszenie ryzyka pożaru i zalania oraz przeżywalność głównego uzbrojenia, bo to są wieże z Minotaura i również działa z Minotaura. Także osiągi tych pocisków są identyczne jak na tierze 10, ale warto zaznaczyć tutaj pewną istotną rzecz. Otóż moi drodzy, to są działa tylko sztuk. Przepraszam, wieże sztuk 2, czyli mamy 4 rury na tierze 8, gdzie rzuci nas czasami na dziesiątki. Przeładowanie tych dział wynosi no 3 sekundy, jeżeli by tu wszystko dobrze poszło. Nie wiem, czy tu adrenalinę liczy, co o co chodzi? Aha, doszło tutaj, policzyło nam jeszcze ten perk tutaj, dlatego pokazuje mniej. Nominalnie to przeładowanie wynosi 3,2, czyli tyle, ile standardowo na Minotaurze. Na Minotaurze mamy jeszcze moduł na reload, więc schodzimy nieco niżej. I tak, zasięg 15,6, Sigma 2,0, bardzo malutki rozrzut, to warto zaznaczyć. Horyzontalny 70 metrów, wertykalny 42, czyli no naprawdę przyzwoity rozrzucik, ale no przy takiej ilości pocisków to raczej dupy nam nie urywa. Jeżeli chodzi o perki, to tak jak widać, to jest mój zestaw na praktycznie wszystkie krążki brytyjskie, te, które mają dym i które są krążkami lekkimi w zasadzie, bo tutaj obskakuje mi kapitan z Minotaura. Ten specjalny Cunningham, o ile dobrze wymawiam jego imię, nazwisko w sumie. Więc tak, mamy tutaj Last Standa, Expert Pelotki, cel priorytetowy, ulepszony materiał eksploatacyjny, adrenalina, nadzorca, kamuflaż i ten perk, który skraca nam przeładowanie, jeżeli wykryjemy kogoś w zasięgu swojego kamo. Na obu okrętach jest ten sam setup. Flak nie zakładałem, żeby to można było porównać. Czyli tak, tego perka wyłączmy, bo on tu liczy do statystyk. I tak, zasięg tutaj mamy niewiele różniący się, bo to jest 200 metrów różnicy między okrętem premium z tej strony, a Edynburgiem z tej strony. Spójrzcie sobie, moi drodzy, na dosyć istotną kwestię. Goły DPM, Edynburg ma przeładowanie 7,5 sekundy i tutaj wypluwa z siebie prawie 300 tysięcy damage'u na minutę. Tiger wypluwa no już sporo mniej, bo 240. Jeżeli ten perk nam wejdzie i to przeładowanie o 10% obniży, to już tutaj się robi 320 tysięcy, tu się robi 260. Także to już jest istotna różnica. Tak, to już by sporo można było zrobić. No i przypominamy, że Tiger ma 2 podwójne wieże, a Edynburg ma 4 wieże potrójne. Mimo tego, że ma przeładowanie dłuższe, to wydaje mi się, że tych pocisków wypluwa jednak z siebie więcej i to naraz. Bardzo istotna sprawa. Edynburg, moi drodzy, ma torpedy 10-kilometrowe. Co prawda nie ma ich dużo, bo to są 3 ryby na burtę, ale jednak ma. Tiger torped nie posiada. Ciekawy zestaw materiałów eksploatacyjnych na tym okręcie, bo o nim będziemy głównie mówić. Mamy tutaj naprawkę, która przywraca 2 punkty procentowe HP, a ta przywraca na Edynburgu również tyle samo. Myślałem, że będzie jakaś różnica, ale nie. Dymy mamy chyba takie same. 160 sekund czas trwania. Nie przeładowania. 99 rozstawienie, 106. No 5 sekund różnicy, jeżeli chodzi o dym. Edynburg ma do wyboru albo radar, albo dym. Tutaj mamy na Tigerze obie rzeczy naraz. Mamy i radar, i dym. Wykrywalność z dymu to jest 5,3 km. A radar nasz wcześniej był długości 10 km i pozwalał nam radarować, robić tak zwany stealth radar, czyli jeżeli ktoś nas wykrył, no to od razu puszczaliśmy radar i mieliśmy go na pewno w zasięgu tego radaru. Teraz to się zmieniło, bo zostało zabrane kilometr. Wykrywalność okrętu z powierzchni to jest 9,2, a zasięg radaru 9. Oczywiście przy 200 metrach można tam się, może ktoś się nam wpieprzy w ten zasięg, no ale mając do dyspozycji radar, który bazowo trwa 33 sekundy, oczywiście możemy go tutaj wydłużyć, zakładając sobie, gdzie to tutaj jest, ulepszenie do radaru i ono będzie nam teraz, ten radar będzie trwał 39 sekund. Trochę krótko, biorąc pod uwagę, że
Mamy tylko dwie podwójne wieże, także ciężko będzie rozstrzelać cokolwiek. Oczywiście jak ktoś będzie chciał chapać damage z tych pocisków, to będzie go chapał, bo to są no, to te same działy, które na Minotaurze. Te same działa, które są na Minotaurze. O, żeby ktoś się nie przyczepił, że bełgocze. Trochę bełgocze, ale trudno. Także no, za mało tego uzbrojenia. Jest jeszcze jedna wieża, ewentualnie gdyby zostały dwie, to obeki. To wtedy byłoby już naprawdę porządnie i można by skrócić na przykład dym, dać mu dym taki dedeczkowy brytyjski, czyli ten o dużej liczbie ładunków, ale krótkim czasie trwania zasłony dymnej. Warto zwrócić też uwagę na inne rzeczy. Wykrywalność okrętów jest identyczna, jeden Burgai Tigera, 9.2 już wspominałem. Z powietrza prawie 7 km ma Tiger, a 5.8 ma Edenburg. I tutaj bardzo ważna różnica. Edenburg 32,5 węzła, prędkość maksymalna, Tiger 30,2. Oczywiście możemy tutaj dołożyć jeszcze szmatkę. O, która to jest teraz? Chyba ta. Tak, to jest to. 32,5, nie, to nie to. Nie pamiętam, jak to wygląda. Nazwy nie pamiętam. Och, chciałbym dołożyć ta, która zwiększa. A, to Sierra Mike było. Dobra, już wszystko wiadomo. I się robi 31,8, a tu się robi 34,1. No także Tiger jest dosyć wolny. Ma małą ilość dział głównej baterii, nie ma pocisków nogowo-burzących, nie ma torped i jest wykrywany z większej odległości z powietrza. Jeżeli chodzi o manewrowość, no to jako tako, jak na brytyjski krążownik, rusza z miejsca, oczywiście z hamowaniem jest gorzej. Pula HP również mniejsza od Edenburga, mamy tutaj 33,100, Edenburg ma 36,400, także tak to wygląda na papierze. Ja w międzyczasie, jeszcze krytykując ten okręt, włączę sobie tutaj bitwę, bo nie mam zamiaru grać na nim tych swoich ustawowych 10 bitew, bo okręt jest po prostu do dupy. Że teraz w tle nam się tu będzie uruchamiać bitwa, którą za chwilę obejrzycie. Dosyć krótka, mało przyjemna, i ale wynik w zasadzie cieszący oko, bo fajna końcówka. Więc wydaje mi się, że gdyby tutaj porównywać Tigera 59 z Belfastem 43, o ile pamiętam, tą wersją premkową na tierze 8, to no myślę, że też wypadłby raczej gorzej, bo jednak Belfast ten nowy ma obeki, a to zdecydowanie zwiększa jego uniwersalność. Ja sobie go nawet tutaj zaraz obejrzę, żeby porównać mniej więcej. Premium Cruisery Belfast 43. No reload długi 10,5, ale uzbrojenie 4x3, czyli 12 pocisków. Goły DPM tutaj 212, czyli jeszcze mniejszy, a obeczki 168, jeszcze gorzej. Mamy również i radar, i dym. Radar 25 sekund, czyli krótszy, ale dym mamy ten właśnie, tak jak wam wspominałem, brytyjski. Aha, bo tutaj nie tak miało być. O, tak miało być. I teraz obejrzymy sobie bitwę, którą dla was przygotowałem tutaj. Od razu rzuca się w oczy to, że ten okręt no, prędkości maksymalnej nie rozwija jakiejś potężnej. Ważna kwestia, jeżeli chodzi o uzbrojenie tego okrętu, to jest to, że wieże obracają się o 360 stopni, także tutaj nie musimy się martwić, że ktoś nas złapie z nieoczekiwanej strony i będziemy musieli czekać, aż to wszystko się poodwraca. Mimo tego, że to są wieże z Minotaura i kręcą się szybko, no to przy 360-stopniowym obrocie jesteśmy dosłownie w ułamki sekund gotowi do strzelania, na którą burtę tam potrzebujemy. Mamy tutaj jeszcze rozbicie. Ja sobie jeszcze tutaj zerknę, czy ten okręt ma jeszcze jakieś inne możliwości z materiałami eksploatacyjnymi na tym slocie. Nie, żadnego z tych materiałów, które obecnie mamy na pokładzie w tym okręcie, nie możemy zamienić absolutnie na nic innego. Czyli nie mamy możliwości wzięcia sobie hydro zamiast rozbicia, dym bez zmian, radar bez zmian, no i naprawka to wiadomo, standard. Także spójrzcie, że te pociski naprawdę latają bardzo celnie. No, widać, że to jest mało tych pocisków lecących do celu. Co więcej, prędkość wylotowa tych pocisków jest identyczna jak na Minotaurze, w związku z czym trzeba brać większe poprawki, jeżeli chcemy strzelać na większe odległości.
Przy czym, no oczywiście, maksymalna odległość strzału tego okrętu to nie jest jakiś kosmos, bo to jest 15,6. Jak wykryje nas jakiś dedek, który podpłynie w zasięg tych 5,3, możemy pyknąć radar bez wypływania sobie z dymu, nawet go próbować rozstrzelać, ale jak złapiemy deskę, która ma full HP, jest równotierowa albo wyższa, to ona pewnie ucieknie, bo nie zdążymy po prostu je w tym czasie rozstrzelać. W związku z czym uważam ten okręt, jeżeli to miała być jakaś forma łowcy dedeków, to są do tego na tym tierze okręty dużo lepiej przystosowane. On jako damage dealer, to przy takim reloadzie to powiem wam, że dużo nie nadiluje tego damage'u. Nie ma torped, więc też nie ma jakiejś możliwości zjolowania kogoś, czy w ostateczności tych właśnie torped odpalenia i zatopienia kogoś tam tymi brytyjskimi torpedami, bo puszczanie ich po sznurków czy ich dziobek za wyspy jest dosyć efektywne. Na innych okrętach oczywiście, które takie torpedy posiadają, no ale tutaj tych torped niestety nie mamy. Teraz okręt pojawi się w sprzedaży, pewnie już w momencie nagrywania recenzji będzie dostępny i będzie trzeba za niego zapłacić pieniądze. I teraz się pojawia pytanie, czy te pieniądze faktycznie za niego zapłacić. Ja sobie tutaj pozwolę nieco bitwę przyspieszyć, bo tutaj nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić. Bitwa już długo tutaj nie potrwa, a 11 minut już tutaj ględzę na temat tego okrętu. Promień skrętu jest mniejszy niż na Edynburgu, także okręt jest zwrotniejszy, ale przy takiej prędkości maksymalnej wytracamy tej prędkości dosyć sporo, jesteśmy łatwym celem. No niestety, nie wiem, ja jako fan brytyjskich krążowników dymnych muszę wam powiedzieć, że gdyby ktoś mi powiedział, że ten okręt jest warty zakupu, to bym go wyśmiał. I jeżeli chodzi o cenę tego okrętu, bo w zasadzie mogę już wam tutaj przedstawić swoje jakieś tam zdanie na jego temat, to będzie 3 na 10, bo wcześniej myślałem o 2,5. Tutaj widzicie, wahałem się, gdzie popłynąć, ale zmiana decyzji, popłynę sobie na środek tam do ich kapa, bo wszystko się porozpływało na tyle daleko, że miałbym problem z jakimkolwiek ostrzałem. Czy ten okręt warto kupić? Absolutnie kupić go nie warto. Dużo lepszą opcją jest właśnie drzewkowy Edynburg. Jeżeli ktoś chce mieć taki okręt, no to... No nie polecam, ogólnie nie polecam. To jest strata pieniędzy i tylko najecie się nerwów przez ten okręt, bo no, po prostu zabraknie wam ilości wypluwanych pocisków, żeby kogoś sensownie ostrzelać i szybko go zgasić. Oczywiście damage tych pocisków nie jest zły, bo to są działa i pociski z tieru 10. Fakt faktem, jest ich bardzo mało. 4 rury na tierze 8, gdzie spotkamy się z 10, to jest, przypominam, bitwa na same praktycznie same, nie, są 7, 6. Jesteśmy top tierem i za bardzo też z tym strzelaniem tutaj nam nie idzie. W związku z czym, no jak nas rzuci na 10 i spotkamy takiego minotaura, to on nas rozstrzela, zaśmieje się i zdąży odpłynąć, zanim my przeładujemy te nasze 4 rureczki. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, co kierowało Wargamingiem, tworząc ten okręt i do czego on ma służyć. Nie wiem, jaka rola byłaby przypisana do tego okrętu, żeby on się w tej roli sprawdził. I powiem wam, że te 3 na 10 to jest max, co mogę mu dać. Brakuje torped, brakuje DPM-u, brakuje wież, brakuje wykrywalności z powietrza. Brakuje obeków. O, tu widzicie, pan sobie splażował. Także no, ten okręt samodzielnie jest bardzo słaby. Jako dodatek do dywizjonu może byłoby nieco lepiej, ale wtedy trzeba mieć dedeka, który będzie nam tam jakoś pomagał spotować. Jak my będziemy sobie beztrosko siedzieć w dymku, bo jeżeli próbujemy zrobić coś takiego ofensywnego, spójrzcie, teraz mam tutaj płynące w moim kierunku dwa pancerniki. Na Edynburgu mógłbym je storpedować. Na Tigerze 50... Nie. Przepraszam, na Belfaście 43 mógłbym je próbować podpalić. A tutaj niestety mogę sobie jedynie liczyć na to, że jakieś tam penetracje wejdą, o ile to nie zrykoszetuje albo nie zrobi overpenów. Także no... Przyznam szczerze, ten okręt dla mnie jest totalnie bezsensowny i jego użyteczność w bitwie jest mocno kwestionowalna, jak dla mnie. Możemy sobie teraz obejrzeć ostatnie kilka minut bitwy, bo tu będą wpływały te dwa pancerniki. Płynie za mną Izmail, który też mi trochę tutaj pomoże. O, widzicie, jest radarek. 33 sekundy. No i czy my przez ten czas z takim DPM-em i z taką ilością wież artyleryjskich zdążymy rozstrzelać full HP Harugumo czy innego dedeka? No nie wydaje mi się, także no nie wiem, jaka rola ma być, żeby... Znaczy, jaką rolę ten okręt ma spełniać, żeby się sprawdzał. I powiem wam szczerze, absolutnie nie kupujcie tego okrętu, to jest
No 3 na 10, 3 na 10 to w sumie, nie, dobra, 2,5 na 10. Te pół myślałem, żeby dodać za to, że to są jednak wieże z Minotaura i te penetracje wchodzą nieraz z fajnym damage'em, no ale przy takiej szybkostrzelności i ilości tego, tych pocisków, które jesteśmy w stanie wystrzelić, to raczej mało atrakcyjny balans. Tutaj przeżyłem dłużej tylko dlatego, że ich pancerniki zdecydowały się strzelać w tego Izmaila, który tutaj wychodził obok. Niestety nie mogę przełączyć kamery w żaden sposób na inne cele. Spójrzcie, niby dwóch do mnie celuje, ale Gneisenau, nie wiem, czy mnie tutaj nie trafił. Nie, strzelił do Izmaila. I teraz będę tutaj próbował zatopić tego Gneisenaua. Prędkość maksymalna pozostawia sporo do życzenia, także no, jak, nawet jak wyradarujemy jakiegoś dedeczka, no to on nam pewnie ucieknie, bo i tak go nie rozstrzelamy. Także no to są takie rzeczy na tym okręcie, które strasznie mnie do niego zniechęcają i pewnie już nigdy nim nie zagram. I wam też tego okrętu raczej nie polecę. Więc zaoszczędźcie sobie pieniążki, wydajcie to na coś pożyteczniejszego niż ten okręt. Oczywiście jeżeli chcecie kupić jakiś okręt, to raczej nie ten. I to będzie w tym materiale już końcóweczka. Długa recenzja, długo się naklepałem, nie pokazując nawet fragmentu bitwy. Ale spójrzcie teraz, jaki będzie finał tutaj tego starcia. Udało mi się tutaj dobić Gneisenaua, no i że nie mam torped, to muszę sam być torpedą, więc zobaczcie, jak się zakończyło to starcie. 45 tysięcy na liczniku. No i HP wystarczyło tutaj temu Caracciolo, żeby go staranować, i mamy kolejnego fraga. I zrobiło się 84. Okrętu nie polecam, 2,5 na 10, totalna kicha po serii fajnych okrętów, jakie wypuścił Wargaming. Ten odstaje bardzo mocno, nie kupujcie, szkoda pieniędzy. Dzięki za uwagę, cześć i na razie.